Cześć, witajcie ponownie. Witam wszystkich. Słuchajcie, pomyślałem sobie, że dalej będę kontynuował nagrywanie po długim czasie takiej nieobecności, bo złożyło się na to różne rzeczy, że nie nagrywałem. Brak miejsca na dysku, święta, coś tam, jakieś, w ogóle walka z tym niedźwiedziem tam. Przeszły mi dwa sejwy, musiałem to skasować, bo zabrakło mi miejsca, a tam potrzebowałem na inne różne sprawy. Także tam dużo, dużo rzeczy, ale słuchajcie, no nagrywam dalej, tak? Znalazłem w końcu tam, wysupałem trochę miejsca na dysku gdzieś tam i postanowiłem, że wracam do The Long Darka, no bo przecież trzeba tam dalej iść, nie? Jak to się skończyło? No skończyło się ostatnio, że wyszedłem z tej chaty tam uruchomić te wieże, które miałem włączyć tam, żeby przesłać tą wiadomość, nie? No i tam mnie czapnął ten niedźwiedź, cała historia z tym niedźwiedziem. W ogóle to wczoraj tam pograłem i udało mi się jakoś uciec w końcu z tej jaskini, tam ubiłem dziada, tylko że w sumie jakoś tak wszedłem w tą grę i później sobie pomyślałem, no, no tak, ale nie nagrałeś, nie? No i teraz znowu tam w sumie źle wyszło, ale dobra. Jest tak, że po prostu tam wróciłem do tego trapera, niby tam chcieliśmy przesłać jakąś wiadomość, te radio się spaliło i teraz z powrotem historia jest, nie? Ten niedźwiedź mnie tak po prostu tam poturbował, że ledwo co wróciłem tam z tego całego tam, z tej gonitwy po tych jaskini tam z nim. No i co? Ale jak wróciłem, summa summarum, obdarty, z częściowym tylko ekwipunkiem nad jezioro z powrotem do domku, no to tam się okazało, że jakieś tam klamoty moje zostały. To całe jeszcze takie szczęście w nieszczęściu, nie? No ale ogólnie dobra, no co? No historia toczy się dalej, nie? I kontynuujemy dalej. Chcę sobie naprawić teraz w ogóle spodnie i buty, bo dobrze, że na skarpetach tu przyszedłem, cały przemarznięty, nawet butów nie miałem, ale w sumie miałem te stare, tylko że mam zniszczone, muszę teraz skóry wysuszyć, żeby to wszystko ponaprawiać. I szukam teraz w okolicy jelenia, jednego zatłukłem, ale jeszcze jedna skóra mi jest potrzebna, żeby to wszystko ogarnąć. No ale dobra, to jedziemy, nie? No. Tutaj jakieś tam mięsko, te sprawy i generalnie tutaj skórka mi się 16%, dobra. Jestem najedzony, dobra, musiałbym... Jaka jest pora dnia? No. Musiałbym skoczyć nad jeziorko, zatłuc jeszcze jednego jelonka. Nie tędy. Także cała historia z tym wszystkim. Ale ogólnie... pogoda widzę nie za bardzo. Dobra, ja idę. Musiałbym jeszcze drzewo tak naprawdę pozbierać. Stary Mackenzie się szybko męczy. No, pogoda jest... No dobra. Także... O, story is incredible. Szkoda, że tam wszystko to przepadło, no ale... Generalnie... Trochę przepadło i trochę nie przepadło. Ciekawe, co w ogóle dalej z tą łącznością, bo... Okazało się, że po krótkiej informacji przez te radio, tam te radio się spaliło i dalej trzeba będzie tam. Tak naprawdę to jeszcze trzeba iść do takiej skrytki i jeszcze trzeba iść do... z powrotem do tej właśnie... do tej zapory, Cartera.
tam jest dalsza część historii się dzieje. Trzeba będzie po prostu niektóre rzeczy odkryć. Tutaj wczoraj zatłukłem jelenia, ale dobrze w ogóle, że mam karabin, nie? Słuchajcie, dobrze, że mam karabin, bo już myślałem, że nie mam karabinu, jak tam przeglądałem swój ekwipunek. Jest. To mówię, kurczę, bez niczego, nie? Ten na skarpetach, tam od tego trapera, nie? Zimno w nogi jak nic. Zaraz miałem hipotermię, ale mówię, no idę, bo przecież muszę. Tutaj jedyne zapasy, które mi zostały, to były tutaj w domku nad jeziorem. Mówię, kurde, idę tam, no bo co? Jak się zamknęły drzwi od trapera, to w ogóle kłódka, a tam nie można już wejść z powrotem. Mówię, kurde, gdzie tu teraz, nie? No to mówię, ciągnę tu, no bo tutaj były moje ostatnie, tam mówię, tam coś jest. Jak już słyszycie tu jakieś stuki, puki, to znakiem tego, bo mam remont nade mną jest. O. Idzie. Rąknę mu. Ciekawe, czy... Jest! Trafienie. This stuff will come in handy. Jednym strzałem, pięknie. Powaliłem go. Reload. Sorry, kolego, ale... Musiałem to zrobić. Skóra i wnętrzności. Zbieram. Już hipotermia. Mam słabe ubranie. Die if I don't warm up soon. Yeah. Okej. Wracam. Nie tędy. Czy tędy? Nie tędy. You might have to drop some gear. No. Nie możesz niczego wyrzucić, bo wszystko się przyda. No, tylko jeszcze muszę sobie coś tutaj ubzdryngolić. Need to find some place to escape this cold. Yeah. Dobra, chociaż trochę. Stary Mackenzie jak z jajami. Dobra, ale tam mięcho mam w domku, to zaraz sobie coś tam przekąszę. Szybko po drzewo. Żeby te skóry tylko ponaprawiać, te ubranie, bo to było dobre ubranie. Tak szybko nie wyziębiało mnie. Siekierę już mam na pograniczu rozwalenia. W ogóle znalazłem tą siekierę gdzieś tam. Te klamoty przeglądałem wczoraj w tym domu. Yeah, I know. No i ten. I rozmawiam z Mackenzie, nie? To jest schiza. No ale w sumie tak fajnie, tak. No i ten. I... No i w tych klamotach, mówię, znalazłem siekierkę, bo... Zbieranie tych patyków. If I don't rest soon, I'm gonna faint. Zbieranie tych patyków to było masakra. Tam nie ma to jak rozbić porządny kawał drzewa. No ale to jest ostatnia już siekiera moja. Jedna leży w domku, to już całkowicie rozwalona jest. Nie można jej naprawić. Trzeba by było ją może w piecu gdzieś przekuć.
żeby tylko dojść. Już jestem prawie. Przeszło to zamieć. Przeszło to zamieć. Zmęczony. Too tired to think straight. Zaraz, Mackenzie, zaraz. Spokojnie. Zaraz się położysz. Rozpalimy ogień i... Tam już mam przyszykowane, o tutaj, do naprawy, nie? Tu jest... Siekiera zniszczona. Muszę to wszystko zrzucić. Żarcie. Okej. Dobra. Teraz jeszcze skórę będę musiał tu zrzucić. Okej, i... dwa jelita. Teraz tak. Zjemy coś. Widzę, że tutaj słabo już te jedzonko. Teraz dopiero. Jemy. Okej. I wypadałoby się przespać w sumie, ale nie będę. O. Zobaczcie, hipotermia. Jest. Dobra. Prześpimy się. Jak coś. Jesteśmy. Dobra. Jeszcze tutaj mam, zjem coś. Okej. I idę spać, później rozpalę. Na maksa. No jeszcze do świtu trochę, ale mogę już. Surrounded by snow, nothing to drink. O, picie, dobra, mamy picia sporo. Narobiłem tego picia wcześniej. Oh yeah. Dobra, także mogę tu już rozpalić. Gdzieś jeszcze tutaj chyba mam jedną pałkę wodną. Ten puch brązowy z tej pałki dobrze się rozpala. O, jednak się nie udało. Jeszcze raz. Teraz użyjemy gotowej podpałki. Come on. That's it. Trzy godzinki, no i dobra. Ile w ogóle mamy wody? Mamy trochę, to nie musimy. Możemy... jedz te kawały mięcha. Okej. W sumie te zjemy.
to się marnuje. Okej. I tutaj te skóry. Skóra jelenia, o, 11%, a ta 31%. No i dobra. Teraz mam jeszcze trochę. Pójdę zobaczyć. Mam jeszcze trochę tej siekiery. Już jest prawie świt, także zobaczę, nie? Pójdę, że uda mi się tutaj coś tą siekierą. Karabin. Bo może wilk nagle wyskoczyć albo coś i... Tutaj takie fajne pniaki wczoraj leżały. Już może ich nie być. Musiałbym gdzieś drołować, nie wiadomo gdzie. Nie ma. Zorza. Zobaczcie. Tam jaki w ogóle to jest księżyc? Chyba tak. O kurde, zobaczcie. Zorza. Musiałbym iść wykonać zadanie tak naprawdę w zorzy. Bo ten traper mi tam coś gadał, że będę musiał coś podjąć tam w tej zaporze Cartera, ale ja jeszcze nie jestem teraz gotowy. Zresztą ona trwa krótko i znając życie, o właśnie, znając życie to ona przechodzi jakoś tak dziwnie. Idę tutaj. Widziałem też drzewo. O, znowu rozbłysła. Zobaczcie. O, shit, ale to pięknie wygląda. Teraz ostatnio nawet w Polsce było niedawno widać zorze. No i siekiera zniszczona. Wiedziałem. Będę musiał gdzieś znaleźć siekierę. Będę musiał poczekać na jeszcze jedną zorzę. Jak latarnie się świecą. Teraz nawet byłoby trochę szaleństwem iść, bo ja wiem, że tam dalej są wilki. A jak ładnie latarnia świeci. Ciekawe, czy można zgasić z karabinu, jakbym strzelił. Zimno jest, muszę wracać. Trochę patyków pozbieram. Żeby tam jeszcze mieć trochę na te palenie. Dobra, wracam. Fajnie to wygląda. Szkoda, że na wirtuala nie ma tej gry. Ale by się grało pięknie. Na VR-a ta gra, no ojej, wszystko bym dał, żeby mieć tą grę na VR-a. Ale to byłby klimat na VR-a, ja, walka z tymi wilkami tam. Było eksploracja w ogóle cała. Coś niesamowitego. Tak samo jak hitem na przykład, na początku myślałem, że jednym wielkim nieporozumieniem będzie gra Half-Life Alyx, ale później jak zacząłem w nią grać na VR-a, to jednak tam ktoś z recenzentów miał rację, że to jest najlepsza gra, jaka tylko mogła się ukazać na VR-a. Są takie, kurde, niesamowite akcje w tej grze i taka atmosferka, że niesamowita gra, naprawdę. A dodamy. Maxa. O kurcze.
Coś spalonego, niejadalnego. Tą zjem jeszcze. Dobra. Tamto się... Ja zapomniałem o tym w ogóle. Ale mam mięcha pod dostatkiem. Dobra. No i... Jelito, jelito. Skóra 12, a tu skóra... O, już tam trochę się tam suszy, dobra. Większa temperatura, tym szybciej się tam suszy. Skarpety. O. Robi się świt, zaraz ta zgaśnie, zorza. No, zadania, no, zadania. Wiadomo. Tu jest jeszcze bunkier, ale w tym bunkrze już chyba byłem. Bo nie wiem, czy właśnie nie zgasło. Daj. I w sumie ja pójdę tym skrótem chyba tędy. Nie będę się tam ładował znowu przez te wilki tam. Tu bym chciał w ogóle... Tu jest jedno wejście na to wzgórze i tu jest drugie wejście na to wzgórze i chciałbym tutaj chyba też przyeksplorować, bo kiedyś jak wracałem tym skrótem w tą stronę z kolei, to tu były takie liny, dwie, i można było tam wejść. Tu coś jeszcze... Tu coś jeszcze było gdzieś, ale zniknęło to chyba. Pamiętam, albo mi się zdawało. Dobra nasza. Aha, bo w sumie jeszcze muszę zobaczyć, co ja tutaj mam. No teraz w tych butach pomykam, one też już się psują. Siekiera. Muszę ją gdzieś tutaj upuścić. Już. Co ja tu jeszcze mam? Jakieś lepsze rękawice muszę sobie w ogóle. Króliki by się przydały. O. Tutaj. Weź do środka zapory. Właśnie, to mam jedno ten. No, i tutaj właśnie jest to zadanie, nie? A tutaj jest coś... Aha, tu mam te rzeczy, które tam mam. No dobra. Co jest? Myślałem, że mi zgasło już. O, zaraz będzie. Mam tego mięcha. Aż będzie się marnowało pewnie. Trzeba będzie to popiec. Także tutaj jak te skóry się wysuszą, no to... Świeża skóra... O, zaraz będzie skóra z króliczka, to... Żebym sobie jakąś czapkę zrobił, albo tam chyba jedną też mam.
Cełka, ale zniszczona. Szkoda. No dobra, ale w sumie to tak. Słuchajcie, ja tutaj jeszcze popiekę to wszystko i spróbuję tam po prostu zrobić takie rzeczy, które tam, żeby tam zbytnio nie zabierać czasu, to tam zejdzie pewnie z jeden odcinek na to, żeby tam, wiadomo, to wszystko posuszyć, te skóry i tak dalej. Ja tam spróbuję to ogarnąć i wtedy dalej będę wam pokazywał, jak już sobie tam naprawię to wszystko i tego. Wtedy wyruszymy do tej zapory Cartera. Przez te wzgórza tam przy jeziorze, tam jeszcze się wepsniemy po lince na górze, żeby tam zbadać, co tam jest. No i tego. I tak to będzie wyglądało. Wtedy co tam? Będziemy się widzieć w następnym odcinku, nie? Ja na razie zrobię dzisiaj taki godzinny odcinek. W zasadzie znowu takie pierwsze koty zapoty po dłuższej przerwie. Jest ok, nie? Jedziemy dalej, oglądamy dalej i będzie gitara. Także dobra. Dzięki bardzo za oglądanie. Zapraszam do następnych odcinków. Trzymajcie się, cześć, na razie.